Cześć, kochani. Cześć. Nie wiem, czy pamiętacie, ale rok temu przed Chwała Mu we Wrocławiu byliśmy w studiu u Piotra Nazaruka i nagraliśmy taki mini vlog o tym, co usłyszymy na Chwała Mu, gdzie Piotr prowadził po swoim studiu, ale też opowiadał różne ciekawostki. I w tym roku też przed Chwała Mu chcielibyśmy zaprosić Was do takiej krótkiej rozmowy, tym razem z Jankiem Smoczyńskim. Bo Janek Smoczyński w tym roku zajmuje się aranżem utworów, które odnawiamy. Będą to hymny, które na pewno wszyscy dobrze znacie i modlimy się nimi w kościele, ale będą w odświeżonej wersji. Tak, będzie to nowa forma. Myślę, że możemy zdradzić, że to będą takie hymny jak Tedeum, Ciebie Boga wysławiamy, czy O Stworzycielu, Duchu przyjdź. Czy Przybądź Duchu Święty. Więc naprawdę inne hymny, które znacie doskonale i które myślę, że jak usłyszycie pierwszą nutkę, to od razu będziecie słychać. Chociaż ja nie wiem. Śpiewać. Chociaż ja nie wiem, bo te wersje Janka są bardzo ciekawe, bardzo oryginalne. I nie wiem, czy po pierwszej nutce poznacie, że to jest to, ale na pewno warto usłyszeć i super się będzie nimi modliło. Nawet. Dobra, dobra, ale my tak gadamy tu o Janku, a gdzie powiedz Janek? Powiedz mi, kim jest Janek. Powiedz mi, kim jest Janek. Janek jest cudownym aranżerem, producentem, pianistą, czy fortepianistą, nie wiem, jak się to dobrze mówi. Ale jest kończył wydział człowiekiem. Wydział jazzu w Katowicach, współpracuje z Urszulą Dudziak-Skają, z Kamilem Bednarkiem-Agą, Musią Zbowską i z jakimiś po prostu też wielkimi... Z Adamem Szustakiem, tak, bo jest, tworzy płytę i utwory dla Owcy, Chwały i Chwały 2.0, więc też znacie go pewnie z pieśni Uwielbienia. Tworzył też jakieś, z jakimiś pewnie w ogóle mózgami muzycznymi, których zwykły śmiertelnik ich totalnie nie zna. Był nominowany ileś tam razy do Fryderyków, więc jest to naprawdę, współpracuje z wytwórnią Kajax, więc jest to naprawdę wyśmienity muzyk, aranżer, producent i bardzo cieszymy się, że tak z chęcią i z otwartością odpowiedział tutaj na naszą propozycję, żeby właśnie zaaranżować te znane hymny w takiej nowej formie, a my tak mówimy o Janku, no, ale Janka tutaj nie ma, bo nie udało nam się złapać przez ogrom obowiązków różnych z naszej strony i z jego strony, ale poprosiliśmy go, żeby nagrał... Wszyscy jesteśmy w rozjazdach. Tak, nagrał parę słów na temat właśnie tego, co usłyszymy, zadaliśmy mu kilka właśnie takich pytań, co usłyszymy, jak on podchodził do tego, no bo jednak te utwory mają już swoją jakąś historię, są dobrze znane, czy nie bał się trochę w jakąś nową formę wsadzać te utwory i w jaki sposób podchodzi do nas i co usłyszymy, w jaki sposób, z kim też, bo będzie orkiestra, chór, on wszystko o tym opowie zaraz po tym, jak ja skończę ten przydługi monolog. Zastanawiam się, kiedy skończy, ale chyba możemy zdradzić, prawda? Że jutro usłyszymy, tak. Jeden z utworów wyjdzie na kanale Marcina Zielińskiego, więc zapowiadamy, śledźcie i będzie to utwór finałowy. Tak, który słyszycie i w sobotę, i w niedzielę na sam tak, koniec. Tak, został napisany, wymyślony, skomponowany specjalnie na Chwała Mu, na to wydarzenie, więc słuchajcie, czekajcie, uczmy się go wspólnie, żebyśmy mogli zaśpiewać, bo naprawdę jest piękny. Jest naprawdę piękny i piękne osoby go śpiewają, no dobrze, będą śpiewały. Dobrze, Janka. My znikamy teraz nagle, uciekamy i teraz wchodzi Janek. Wsłuchajcie się w pilnie, bo naprawdę mówi, rzeczy. Mówi bardzo mądrze, nie to co my tu teraz. My jesteśmy jakimiś głośnymi nastolatkami przy Janku Smoczyńskim. Mówi bardzo mądre rzeczy i dużo fajnych ciekawostek. I niech to będzie też dla Was zachętą, żeby być z nami. Bilety na niedzielę jeszcze są. Pa, do zobaczenia. Pa. Dzień dobry, nazywam się Jan Smoczyński i w tym roku na zaproszenie Chwała Mu będę miał zaszczyt dla Państwa zaaranżować i wykonać ze wspaniałymi wykonawcami kilka bardzo znanych Państwu pieśni kościelnych, pochodzących z tradycji Kościoła. Jest to dla mnie super wyzwanie. Mam ogromny szacunek do oryginalnych form wykonań tego typu pieśni, ale też bardzo jestem podekscytowany, kiedy mogę zaproponować Państwu nieco odświeżony anturaż, jakby z szacunkiem dla tradycji, ale jednak z nowym brzmieniem. I gdy padła propozycja i usłyszałem, jakie to będą pieśni, od razu w głowie zaświtała mi taka myśl, że fajnie byłoby to zrobić dosyć eklektycznie, surowo, nie wchodzić tutaj, że tak powiem, pompatyczną nutę albo w nutę romantyczną, tylko zaproponować coś, co pozwoli wybrzmieć zasadniczej treści tych utworów.
Postanowiliśmy zaprosić do wspólnego wykonania rewelacyjną orkiestrę smyczkową pod dyrekcją maestro Mosia, czyli AUXO, Orkiestra Mesa Tychy. Będzie też chór złożony ze Scholi. Będą też wykonawcy tutaj sekcyjni, bas, perkusja, gitara oraz tworzący takie ambientowe kolory Darek Makaruk, z którym pracujemy wspólnie nad różnymi rzeczami od jakiegoś czasu. Będziemy mieli okazję wykonać te wszystkie utwory na Tauronie, na krakowskim Tauronie. To było też dla mnie niezwykle istotne. Zawsze staram się myśleć o tego typu wydarzeniach pod kątem całościowym, czyli to, gdzie będziemy je grać, jest tak samo istotne, jak to, co będziemy grać. Tutaj trzeba pomyśleć o tym, żeby w takim akustycznym wnętrzu te nuty miały szansę wybrzmieć, żeby nie było sytuacji, w której one będą na siebie nachodziły, żeby po prostu ta muzyka w pełni mogła w tym miejscu zadziałać. I z takim planem właśnie podszedłem do pracy. Moja praca nad tego typu projektami wygląda zwykle podobnie. Ja bardzo lubię dopiero w momencie, w którym siadam nad projektem, pierwszy raz usłyszeć i poddać się temu pierwszemu wrażeniu i na tej podstawie budować aranżację. W tym przypadku oczywiście pieśni znałem, ale celowo po spotkaniu, w którym ustaliliśmy, jakie to będą utwory, kto je będzie wykonywał, nie siadałem już do nich, tylko zamknąłem jak gdyby sprawę i dopiero kiedy usiadłem po kilku tygodniach do pracy, wtedy dopiero na nowo tego posłuchałem i poddałem się faktycznie temu pierwszemu wrażeniu. Państwa chciałem serdecznie zaprosić do udziału w tych naszych wydarzeniach w Krakowie. Tak jak mówiłem, z tą starannością o zachowanie pewnych oryginalnych walorów i kształtów tych utworów, bardzo nam zależy na tym, żebyście Państwo byli uczestnikami. Tutaj taka ciekawostka, te pieśni polskie, te hymniczne pieśni, one mają bardzo często strukturę rytmiczną, która w wykonawstwie, jak Państwo sami to śpiewacie, czy my jak to wykonujemy, wydaje się dosyć naturalna i jest naturalna i prosta, ale gdy trzeba to przepisać na nuty, zrobić tutaj formy, takie mapy dla nas muzyków, okazuje się, że to są bardzo nieregularne formy, jeżeli chodzi o takty. Zmienia się często metrum, dlatego że tutaj jakby twórca i później wykonawca, tradycja, która się ukształtowała wykonania tego utworu, ona po prostu opierała się o to, jak naturalnie człowiek oddycha, jak naturalnie kończy zdania, które mają swoją pewną długość, muszą zostać wypowiedziane. No i nad tym się nikt nie zastanawiał, a my dzisiaj przyzwyczajeni do form dosyć prostych musimy to sobie zaadoptować na swoje potrzeby, żeby móc tą materię wykonać. Ale Państwo nie będziecie mieli żadnego problemu z wykonaniem, gdyż no, jest ona bardzo zbliżona do tego, do czego jesteście przyzwyczajeni w kościele. Dodane są nowe kolory, ale mam nadzieję i liczę na Państwa, będziemy je wspólnie wykonywać już za chwilę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia serdecznie, pozdrawiam.